Wracając do Twojego pytania dotyczącego braci R. To są bracia, którzy przyjechali tutaj z Ukrainy z korzeniami rosyjskimi. Co ciekawe, oni dwa razy byli oskarżeni o to samo, i dwa razy przeszli ścieżkę całą procesową, i dwa razy zostali symbolicznie ukarani. Czyli mamy do czynienia z recydywą. Za pierwszym razem te, ta ich działalność sutenerska była taka, no można powiedzieć, dosyć skromna. Kilka lokali, trochę wyjazdów za granicę, kobiet, ale no, rzeczywiście nie, nie miało to aż takiego rozmachu jak za drugim razem. I wydaje mi się, że no to jest, tu, tu bym się zatrzymał na chwilę. Jeżeli. Jacyś obywatele w, zorganizowali sobie siatkę zajmującą się sutenerstwem i wywożeniem kobiet za granicę w celu stręczenia ich, i raz zostali na tym złapani i ukarani, po czym za chwilę znowu wracają do tego samego i robią to drugi raz, tylko szerzej, mocniej i na większą skalę no to trzeba zadać sobie pytanie, jak to się stało, tak? Jak to się stało, że w państwie prawa, w państwie, które ma służby, ma policję i wszystkie organa do tego przystosowane, żeby się takimi sprawami zajmować, ci ludzie po prostu tak swobodnie, po raz kolejny mogli dokładnie to samo robić, tylko na większą skalę. No i tu odpowiedzią jest właśnie to, co poruszyłeś, czyli ochrona, jaką oni otrzymali od... Kilku funkcjonariuszy CBSP, w tym słynnego Daniela Eś. No i rzeczywiście myślę, że wyciągnęli też wnioski z tej pierwszej sprawy i podczas drugiej swojej działalności, no to już praktycznie we wszystkich lokalach, poza tym, że była prostytucja, no to było też studio nagrań. Oni w ten sposób prawdopodobnie się zabezpieczali na wypadek ponownej wpadki. I liczyli chyba na to, że, że te nagrania ich no, będą taką tarczą, która, która pozwoli bezpiecznie funkcjonować przez dłuższy czas. I myślę, że gdyby nie, nie, nie dociekliwość Wojciecha J. To być może do dzisiaj by to funkcjonowało. Dlatego, że służby wiedziały o tym, ale nie, jakby nie działały. Kompletnie nie, nie były zainteresowane ukróceniem tej, tego procederu. Natomiast Wojciech J., który został wysłany tam na Podkarpacie, został wysłany w zupełnie innym celu. I jego pa, pan Bejda wysłał po to, żeby znalazł cokolwiek na Wojtunika, czyli na poprzedniego szefa CBA. No Takie zadanie na zasadzie trzep, dopóki nie wyczepiesz czegokolwiek. Tak? Dlaczego na Podkarpacie? No, bo tam udało się ustalić, że Paweł Wojtunik był gościem jakiegoś domu wypoczynkowego, więc przypuszczano, że może się udało udowodnić, że nie zapłacił za ten pobyt albo coś takiego. Czyli nawet taki głupot szukali. Oczywiście Paweł Wojtunik za wszystko zapłacił, więc Wojciech J. odwrócił do swojego szefa z informacją taką, że na Wojtunika, co prawda, nic nie ma, ale wykrył za to, Potężną aferę, aferę podkarpacką dotyczącą właśnie tych domów publicznych i hoteli, w których dokonywano nagrań klientów obcujących z prostytutkami. Niekiedy te prostytutki mogły być nieletnie. No i, i nagle się okazało, że, że ten funkcjonariusz, do którego Pan Bejda miał tak ogromne zaufanie i był jego kluczowym funkcjonariuszem do najtajniejszych i najbardziej istotnych spraw. Nagle w ciągu jednego dnia utracił to zaufanie i okazał się człowiekiem zbędnym w służbie, wręcz niebezpiecznym dla, dla służby. Co jeszcze jest ciekawe? Ja, ja tylko, dysponuję... jedną, ja tylko tak? jedną rzecz, żebyśmy też mieli świadomość tego, że to nie są jakby spekulacje i jakby nasze jakieś e, no, hipotezy. Ja pozwolę sobie zacytować fragment też e, z tej książki dotyczący wyroku na braci R, e, który zapadł w 2018 roku. ale został skazany na półtora więzienia, a Żenia, na rok zasądzono im również kary finansowe, odpowiednio 40 i 50 tysięcy złotych. To naprawdę są grosze w tym biznesie, to ode mnie. Sąd Okręgowy w Tarnowie potwierdził, że wobec Aleksa wykorzystano instytucję tak zwanego małego świadka koronnego. Nie wiemy, kim był ten świadek koronny. A teraz cytat z uzasadnienia wyroku. Sędzia Tomasz Kozioł powiedział tak... Po pierwsze, doszło do porozumienia między obrońcami a prokuraturą, a w takich sytuacjach kary są niższe. 2018 rok prokuratura, wiecie przez kogo była rządzona: Zbigniew Ziobro. Po drugie, były to osoby niekarane, które przyznały się do winy, złożyły wyjaśnienia, wyraziły żal, nadto uzyskano pozytywny wywiad środowiskowy. Bracia prowadzą ustabilizowany tryb życia i przestrzegają zasad współżycia społecznego w miejscu zamieszkania. I teraz, drodzy Państwo, wielki finał wężykiem sobie zaznaczamy. Trzeci i najważniejszy powód zawarty jest jednak w aktach niejawnych. I te akta niejawne no, stanowiły chyba dwie trzecie, o ile pamiętam, wszystkich dokumentów. Reset Obywatelski